Z udziałem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek odbyła się telekonferencja przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Główny temat spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy V4 to sytuacja epidemiczna w Europie. Zdecydowaliśmy o tym, że będziemy się wspierać wzajemnie i będziemy także składać propozycje, jak całej Unii Europejskiej, jaką drogę wskazać do wyjścia z tego kryzysu pokovidowego. Jak wskazała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, w kwestii nowego Zielonego Ładu wszystkie parlamenty Grupy V4 zajęły takie samo stanowisko. Podobnie było w temacie wspólnej polityki zagranicznej. Największa zgodność była w kwestii wspierania dążeń wolnościowych i demokratycznych wielkiego narodu białoruskiego, gdzie szczególna odpowiedzialność spoczywa na Polsce, ale możemy tu liczyć absolutnie na poparcie całego Wyszehradu. Istotną kwestią było także bezpieczeństwo związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich. Mówiliśmy, że nie może być takiej niszy, nie może być próżni. Jeśli Unia Europejska będzie się ociągała, to kto inny może po te kraje wyciągnąć rękę i wtedy to zagrozi naszemu bezpieczeństwu. Niedługo, miejmy nadzieję, rozpoczną się formalne negocjacje akcesyjne z Macedonią Północną i Albanią, a Serbia czeka, nazwijmy to, w kolejce. Przewodniczący parlamentów Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali także o ostatnich wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych, a także inicjatywie Trójmorza.